Zagraj w podstawową wersję gry Wiedźmin, przygotuj się na kilkadziesiąt godzin rozgrywki w mrocznym świecie, gdzie nie ma dobra i zła, jedynie wybory i ich konsekwencje. Zagraj w jedną z dodatkowych przygód, każda z nich to oddzielną, unikalną historię stworzoną w oparciu o świat i bohaterów Wiedźmina. To jest chyba dodatek, tak? Te nowe przygody. Dobra. Dobra, lecimy. To jest chyba fabułka dla nowicjuszy. Walka jest łatwiejsza. Korzystanie z alchemii nie jest konieczne, by przetrwać. Poziom średni, zalecany walka też może się okazać, że alchemia bywa pomocna, tylko za... Dobra, to średni. No, klawiatura, mysz. Lecimy. Dziedziniec Kermoren. Pięć długich lat królestwa północne leczyły tu siadam. tysiące istnień, pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: gdzie są Wiedźmini? No gdzie są? Gdzie oni są? Północne rubieże Kedwen, Góry Sine. Rok 1270. 5 lat po Wielkiej Wojnie. Uderzył go piorun. Gdzie ja jestem? Połóż się. Wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Można tak powiedzieć, że tak wygląda. Nic nie pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kermoren. Kermoren. Jest Wesemir. Wiesz, co znaczy po holendersku chuje morche? Jesteśmy w domu. Leo, smacznego. Biegnij po Triss. Wasz czas dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie.
Ale straszne dropy klatek w ogóle są w tej grze. Dzień dobry. Źle, nie było parady. Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze. Trace. Minęły zaledwie 2 dni, odkąd cię znaleźli. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Triss. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Tak mi się skojarzyło z Kermor. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... A gdzie Yennefer? Gdzie jest Yennefer? Ale Yennefer to chyba w drugiej części była. Coś mi się tak kojarzy. Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. Ha! Udało się! Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Poczekajmy na resztę. Jest sam. Magister obiecał 50 orenów za każdego odmieńca. Jest mój. Okay. Wesemirze, mamy gości. Zamknę bramę. Geralt, biegnij do manekinów i bierz miecz. Do manekinów? To co, ja mam trenować na manekinach przed walką? Wskaż miecz kursorem i kliknij do LPM. Okej. Kliknij wroga, aby zaatakować. Dobrze. Ustawiona przyjaźń. Aha. Ja to teraz naciskam. Okej. Żal. Geralt, jak się czujesz? Naciskasz nic razy, nie jak jest. Kursor na żółto. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować. Tyle to i my. W swoim czasie. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, kurde, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. W trybie kamery TPP przesuwasz Geralta za pomocą klawiszy WSD. Kamerę obracasz, przemieszczając mysz. Chyba blokować kursor myszy. No dobra. Aha, tutaj ma. A, dobra. Okej, tu wyciągam. Styl silny. No dobra. A co ja mam zrobić? Co mam iść, tak? Już raz broniłem twierdzy. Tym razem jej nie oddam. Leo. Mnie się lepiej grało w życie izometryczne wiedźmy, a to da się w ogóle? Gdzie oni tam poszli? Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę! Bez tarana mogą sobie Orzesz w mordę! Co to za bydle? Przeraza. Będzie ciężko. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. Wchodzą! Przygotujcie się!
Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Magister, znasz drogę. Do roboty. Magister. Magister inżynier. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savolle. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Tak jest. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Triss, mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Może z oznacznikiem minimapy, aby śledzić cel twojego aktualnego zadania. Okej. Okay. Oprócz ikonem przyskając klawisz... dobra, okej. Okay. Gdzie ty idziesz? Co? Tutaj mam iść, dobra. Możesz łączyć ataki, aby skutecznie pokonywać wrogów. Kliknij wroga RPM dopiero wówczas, gdy kursor zmieni się w ikonę jeżdżącego się mieczem. To jest to, o czym pisałeś. Łączenie ataków wymaga dobrego wyczucia czasu. Zbyt wczesne kliknięcie przerwie atak, zbyt późno jest. Musicie rozpocząć sekwencję od początku. No dobra. A gdzie jest ten jarzący się miecz? O, teraz. Okej, on się tak rozpędza. Dobra, idziemy. Idziemy. Matka skróciła. Właśnie ogłuszyłeś swojego wroga, możesz go teraz wykończyć klikając go LPM. O, ale piękny finisher. Piękny finisher. Ale dawaj hopy. No i dobre. Gdzie mam iść? Tutaj tego? Żałujesz, że cię matka straciła. Bam. Zadarłeś ze mną, więc giń. No. Ale finisher. Nawet mu głowę odciąłem. No. To już w pierwszej części Wiedźmina na takie rzeczy. Jestem zdumiony. Jeśli walczysz ze zwiennym przeciwnikiem, zmień styl walki na szybki. Klikając LPM, ikonę kota lub wciskając klawisz X. Na kota. No dobra, niech będzie kot. Gin, sukinsynu! No i poszło.
Jeśli walczysz z twardym przeciwnikiem, zmień tej walki na silny, klikając APM. No dobra. Lub Z. Dobra. Ostateczny cios. 10 spacji, by włączyć i wyłączyć tryb aktywnej pauzy. Wow. Pożałujesz, że cię matka zrodziła. A z tym nie mogę włączyć po prostu na szybkim, tylko na silnym. Tam już łucznicy we mnie nawalają. Trzeba było zwiewać, gdy nadarzała się okazja. A mogę sobie skoczyć? No nie mogę. Ale lipa. Dobra. O, tak miało być. Ale slow-mo. No, no. Tędy nie przejdziemy. Za mną, do Savoli. Dobra, my tutaj idziemy. No. Come on, come on. Czemu nie mogę móc zmienić stylu ataku? Zabiję jak psa! Jak psa! Jak psa! Dobre, tutaj idziemy. No dawaj, 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 gościu. I co tutaj? Nie trafiłem. Nie wiem, ci przeciwnicy mnie biją, ale ja w ogóle nie mam wrażenia, żebym miał zaraz zginąć. Zbyt szybko. Zadarłeś salamandrą! Trzeba było zwiewać, gdy nadarzała się okazja. Okej. Kliknij LPM kołowrót, aby go użyć i otworzyć bramę. On da by przesunąć wszystkie pobliskie przedmioty, które możesz użyć podczas walki, nie możesz korzystać z przedmiotów drzwi. No dobra, tu jest kołowrót. O Jezu, coś mi się dzieje. No, wiem, że to jest tutorial. Pewnie później będę przeżywał mękę.
Do diabła! Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. W porządku, nic się nie stało. Może magister i ten drugi magik pewnie schowali się w donżonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Triss, dziecinko. Nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Triss może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie. Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Triss, dziecinko, zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Otworzę kwipunek, klikając LP-em ikonę Sakwilu, wciskając klawisz 1. Następnie kliknij PPM Epicem Groma, by go użyć. Ok, 1. No i co, naciskam. Jak ja mam to zrobić? Wskaż kursorem myki i ikonę efektu, aby zapoznać się z informacjami na jego temat. No, musisz się udać na wnętrze i dotrzeć do potrzebnego coś tam. Gdzieś tam. Jesteś gotów? Tak. Jestem. To twoja pierwsza prawdziwa walka? Nie, ale jeszcze nigdy nie zabiłem człowieka. Trzymaj się blisko mnie. Ja ci pokażę, jak się zabija ludzi. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu z pirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. No dobra. No, bi. Nie trzeba było zadzierać z Wiedźminem. Czemu ja mam cały czas tego kurczę kota? Dawaj! Nie trzeba było zadzierać z Wiedźminem. Leo, strasznie ci źle idzie. Nie potrafisz zabić człowieka? Styl grupowy jest najskuteczniejszy przeciwko grupom słabszych przeciwników. Aby przełączyć się na ten styl, kliknij ikonę gryfa.
lub wciśnij klawisz C. A, tak jest przełączanie. To chyba będzie mój ulubiony styl. No i pociachani. Dobra, tutaj musimy iść. Leo. Te schody w dół prowadzą do laboratorium. Chodźmy. Chodźmy, chodźmy. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać wiedźminów? A marudziłeś, że Savola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego wiedźmina, i to chyba samego białego wilka, obleciał cię strach? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się! Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Wracaj do roboty. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut, a nasi wiedźmini nie będą nam przeszkadzać. Jesteśmy odcięci! Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy Triss. Okradają nas na naszych oczach. Geralt, przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem. Znakiem? Ardem. Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Po prostu uderz Ardem w tę stertę gruzu. Nie pamiętam, jak składać znaki. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Chodźmy. Dobry tutorial. A co do tego grupowego, no to domyślam się, że to właśnie lepsze jest na grupkę łopków. A za chwilę przejdę ten tutorial i poszukam jakiegoś patcha, no bo no widzę, jak te klatki mocno obrywają, ale to przy wczytywaniu z reguły cutscenek. Kwitnie LPM, kamień żywiołów, aby nauczyć się znaku. Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. Nauczyłeś się właśnie znaku AR. Telekinetycznego zaklęcia przydatnego do oczyszczenia zagrodzonej drogi lub obalania przeciwników. Klipnij PPM cel lub ziemię, aby użyć znaku. Wow. Ale poszło. Czego się dowiedzieliście? Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Dżuma, syfilis, Franca i Trond, jesteście jak dzieci. Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Triss, dziecinko, myśleliśmy, że to nic ważnego. Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal. Następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam, ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Marigold. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć wiedźmińskie tajemnice. Wesemirze, jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie. Dość tego. Lambert, przestań mówić do Triss po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Triss, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy. Geralt ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć przerazą i Savollą. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować twojej pomocy.
Dobra, idziemy Stris. Idę Stris. Laboratorium jest ważniejsze. Ja też. Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną ze mną. Uwaga! Savola aktywował zaklęcie. Zaraz coś się wydarzy. Znaczy, Triss ma tutaj wielkie atuty, które przemawiają. Czujecie? Ziemia drży. Zaraz się przebiją. Uważajcie. Co to za kozak? Ezy, przeraza. Musimy chronić laboratorium. Poradzą sobie, hopy. Muszą sobie poradzić, bo w trójce byli, więc wiecie. Wielkie atuty. Za chwilę czeka nas ciężka walka. Wielkie atuty, no. Mam dla ciebie eliksir. Wiedźmini nazywają go puszczyk. Regeneruje wytrzymałość. Bardzo przydatny w walce z magiem. Dzięki. Ruszajmy. Tutaj mamy ruszać. O, chodźcie. Chłopcy i dziewczęta. Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Zaraz przyzwę potężnego demona, który wypruje z was flaki. Blefuje. Jest wyczerpany po teleportacji. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Idź. Zajmiemy się nim. I dołączymy do ciebie, zanim rozproszysz barierę. Nie doceniła mnie. Teraz energia moich ludzi mnie wzmocni. Wybiła twoja ostatnia godzina! Każde użycie znaku zmniejsza energię Geralta, która przedstawia żółty pasek na ekranie krypty. Nie zdołasz użyć znaku, jeśli poziom twojej energii będzie zbyt niski. Energia z czasem się regeneruje. Do przyspieszenia procesu regeneruje użyć... dobra. To by nic nie dało w sumie. Co ja muszę tutaj zrobić? Halo. Savola, dawaj, Savola. Broń się, kurwo! Tak brzydko do mnie. Ło! No to niezły finisher. Wszystko w porządku? Jesteś cały? Tak. Jeśli to były tylko magiczne światełka, to wolę nie wiedzieć, co zrobi naprawdę potężny czarodziej. Chciałem pomóc, ale nie mogłem się przedostać przez ten dziwny krąg. Ważne, że Savola gryzie ziemię. Musimy pomóc pani Triss w laboratorium. Tak, ruszajmy. Ruszajmy. O! Dawaj wszystko. Gdzie ona jest? Tu gdzieś. Triss. Plądrują laboratorium. Ten drugi mak jest... Nie doceniłam go. Śpiesz się! Już, już. Idę, idę. Znalazłem. Teraz mamy już wszystko.
Magister, zajmij się tymi wiedźminami. Podobno wiedźmini odbijają pociski w locie. Sprawdźmy. Leo, stój! No i zginie. Leo. Wiedziałem, że z tym odbijaniem pocisków to bójda. No i teraz mamy motywację do tego, żeby się zemścić na magistrze. Co się stało? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekokt Rafarda Białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć! Wesemirze, Leo nie żyje. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Triss ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży. I zajmę się Leo. Możesz wejść w tryb medytacji po wybraniu konem medytacji podczas dialogu. Bywaj. No i dobra, to już chyba koniec tego tutorialu w takim razie. Mogę tutaj coś przeszukać. Brakuje tylko maga, który by to obsłużył. Mchy i trawy. Od samego zapachu kręci się w głowie. Dobra. Tak? Bywaj. Pomścimy cię, Leo. No dobra. Co ja tutaj mam zrobić teraz? Bohater, dziennik. Śmierć Leo. Aha, muszę odpocząć. Gdzie ta medytacja? What the fuck? No gdzie jest ta medytacja? Tu? Nie. Tu? No dobra, jeszcze raz, spróbujmy to. Też kiedyś leżałem na tym stole. No i co? Tu się zatrzymuję na nim, on mi każe... Tak? ...medytować. Bywaj. Znaczy no, w sumie nic nie mogę zrobić. Pomścimy cię, Leo. Leo.
czas. Nie wiem, co ja tutaj mam zrobić, serio. Ja tu się medytuję, do cholery. Tu? Dajcie miejsce. Medytacja. Możesz wejść tu po wybraniu ikony medytacji. Podczas dialogu. Tak? Ja pierdziel. Ile mam medytować? 24h? Dobra, godzina. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Triss nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, wilku. Opuszczamy Kaer Morhen. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Triss dojdzie do siebie. Bandyci? Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Triss. Trudno będzie znaleźć. Zajmę się tym. Dobra. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Triss otworzy oczy, pierwsze co usłyszy, to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Marigold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. Dobra. Koniec. Twoje lub wciśnij klawisz J, by otworzyć pana dzielnika. W celu zapoznać się z zawartymi w nim notatkami. Ale zapoznać się z najbliższą misją. Wybierz zadanie Elixir dla Triss. Po czym kliknij LPM. Przycisk wskaż zadanie na mapie, aby śledzić misję na mapie. Okej. Dobra. To są samouczki. Zadania. Śmierć Leo. Też zadanie na mapie. Wtedy na parter, gracz. Czyli tu muszę iść. Dobra, ale ja sobie zrobię chwilę przerwy.